moi drodzy, witajcie. Jestem na rowerze i jestem w miejscu, w którym jestem zupełnie pierwszy raz, chociaż jest to niedaleko mojego domu, jakieś 50 km, to nigdy tu nie byłem. A jest tu bardzo pięknie. Zobaczcie, jak tutaj jest wspaniale. Jest tutaj mała rzeczka. Właśnie nad tą rzeczką się zatrzymałem. Woda jest czysta. Zobaczcie. Bardzo, bardzo wspaniała rzeczka. Tą drogą przyjechałem. Jest tu zupełnie pusto, nie ma samochodów, a jest wspaniała droga. I zobaczcie, jaka okolica. Tam pasą się krowy. Mam nadzieję, że widać. A tu w drugą stronę ta sama rzeczka. Wygląda tak. Jesienne kolory, wspaniale. Bardzo, bardzo ładnie, prawda? I zobaczcie, a tutaj wielkie, wielkie pole. Nie wiem, czy widać, bo pod słońce być może nie widzicie, jak tu zielono jest. Naprawdę wspaniale zielono. Nie widać, myślę, w telefonie. Szkoda. Moi drodzy, chciałem wam jeszcze pokazać, jaki wspaniały stary dom spotkałem tutaj po drodze. Zobaczcie, takich domów nie spotyka się już zbyt często. Wspaniała sprawa. Bardzo, bardzo mi się podoba. Prawdziwy drewniany płot i ten dom przy pięknym drzewie. Wielkie, wielkie drzewo. Zobaczcie, jest obłożony sianem, jest drewniany, wiszą jeszcze firanki i tam jeszcze inne zabudowania gospodarcze i ten dom. Tak to wygląda w całości. Zupełnie jakby 200 lat temu. Niesamowita sprawa. Nie chcę podchodzić tam, bo być może są tutaj właściciele. Nie będę wchodził bliżej, ale z daleka wygląda naprawdę super. I taka droga tutaj obok, już nowa. Myślę, że jeszcze niedawno nie było tutaj asfaltu, bo jest zupełnie nowiutki i była droga polna. Wyglądało to, myślę, jeszcze bardziej naturalnie. Okej, jadę dalej, zobaczymy, co jeszcze spotkam. Jestem tu pierwszy raz, dlatego jestem bardzo, bardzo zadowolony, zaskoczony. Taki stary dom nie tak często można już spotkać. Być może to już jedna z ostatnich wycieczek z taką piękną pogodą. Jest już połowa października, więc myślę, że już długo nie będzie takiej wspaniałej pogody. Wiatr, więc nie wiem, czy dobrze mnie słychać. W drugą stronę może się odwrócę, ale wtedy jestem pod słońce, to nie widzicie mnie dobrze. Trzymajcie się, pozdrawiam, miłego weekendu, cześć, pa, pa.